A jak najbardziej, ja witamy wszystkich bardzo, bardzo gorąco. A dzisiaj jesteśmy specjalnie dla Nikosia i to właśnie jemu pomagamy. Mam nadzieję, że już wszyscy udostępnili. Kochani, udostępniamy i pomagamy. I dla tych moich znajdujących się na czacie. Ti amo. Ja wiem, że lubicie. Kochani, podbijamy. Udostępniamy, wysyłamy serducha. Ja wiem, że potraficie. A więc cały Facebook wyżej. Naprawdę, kochani, dziękujemy za obecność, ale idziemy po więcej. I kochani, wybieramy się do nieba wysoko, więc absolutnie wszystkie łapki w górę. Pokażcie to na czacie. A witamy szeryfa. A wysoko Facebook. Udostępniamy. W górę serducha. There is something in your eyes that brings me home.
A witam, witam oczywiście tą naszą rodzinkę tutaj. A widzę, że jesteście obecni. Magicznie, magicznie Facebook. End of time. A dla tych najlepszych, którzy są tutaj razem z nami. Wkręcamy, nakręcamy. Na Facebook, kochani. A ten panie zwalniamy, więc serducha w górę. Dokładnie, kochani, żyjemy. Chudy się nam zgubił tutaj. Ponownie dobry wieczór Polska. Dobry wieczór czat. Dobry wieczór Polska. A dobry wieczór nasza rodzinko. Wkręcamy, okręcamy. Coraz szybciej, coraz mocniej. Dobry wieczór. I kochanie, zróbcie tu jakiś hałas.
Tak jest, kochani, tak jest. Udostępniamy, pomagamy tym samym. Pamiętajcie, że na dole macie link. To się pomaga. Więc pomagajmy. Tak jest, kochani, idziemy po więcej, a nam zawsze jest mało. Dobry wieczór. Staram się tutaj co nieco przeczytać. Kochani, Antex już za nami. Ale przed nami nasza gwiazda wieczoru oczywiście. Czyli DJ Hazel. Wiem, że czekacie na niego. A więc w górę serducha. A zagramy nieco mocniej. Let me see your dance. Dance. A Piotruś, a tylko ja. Everybody, everybody just clap. Czekasz cierpliwie. Kochani, jeszcze kilka minutek i Hazel będzie z wami tutaj. Let me see. Wkręcamy, nakręcamy Facebook. Coraz mocniej, coraz wyżej. Mam nadzieję, że już jest udostępnione. Góra, Facebook, góra! Let me see y'all dance. Everybody just clap your hands. Let me see y'all dance. Dance. Let me see y'all dance. Dance. Everybody just clap your hands. Let me see y'all dance. Dance. Let me see y'all dance. Jak najbardziej pozdrawiamy całe Bory Tucholskie. Dziękujemy za obecność. Pozdrawiamy Babianicę. Pozdrawiamy Rabę Mazowiecką. Tuszyn. Tuszyn lata z nami. Pozdrawiamy go Buś. Let me see y'all dance. Everybody just clap your hands. Let me see y'all dance. Everybody just clap your hands. Let me see y'all dance. Everybody. Kochani, moc, energia. Dla Nikosia. Everybody just clap your hands. Let me see y'all dance. Hej, cały Facebook, serducha w górę, wysoko! Dance. Dance. Let me see y'all dance.
Everybody just clap your hands, let me see y'all dance. A można powiedzieć, że to małe wspomnienie już jest. Gorilla. Bate like piranha, vem brigar com a minha aranha. Marina, fetamina. Marina. Oczywiście w nieco mocniejszej wersji. Nie może być inaczej. Jeszcze chwilka i zrobimy lżej. Ale tego nie mogę się oprzeć. A witam bratowo. Marina, gasolina. Uh-ha. Marina, tak. Chyba twoje czasy. Kochani, kochani, żyjemy, udostępniamy. Ja wiem, że potraficie. Serducha w górę. Możecie widać, skąd jesteście. A witamy Joannę. Wyżej, Facebook. Widzę kantonę. Widzę letni. Dziękujemy za czapki. Mamy je. Nawet przy sobie. Come on, don't hesitate. And show me what you're feeling. Superstar? Katowice pozdrawiają. My również pozdrawiamy Katowice. Hej, cały Facebook robi hałas! Jak najbardziej pozdrawiamy nasz kochany Łowicz. Pozdrawiamy Drio. Witamy Warszawkę. Kochani, gramy dla najlepszych, bo gramy dla Nikosia. Kochani, pomagamy.
Oczywiście pozdrawiamy Bełchatu, pozdrawiamy Metro od Malca już teraz. Lecą tutaj z nami. Wspomnieniowo, ale nie słyszałam tego. Czy mamy tutaj na czacie kogoś z stanu wolnego? Łapka w górę. No, witamy Dobromir Świętokrzyskie. Witamy Dominika. Kochani, lecimy wysoko, wysoko. Udostępniamy. Dla Nikosia. Pomagajmy, kochani. Pamiętajcie, że udostępnienie nic was nie kosztuje. A możecie pomóc. DJ Smash. Ej, wolna. Facebook góra. Ja wiem, kochani, że Facebook nam tutaj nie pomaga, ale to was jest siła, kochani, was jest moc. Więc udostępniamy, wysyłamy serducho. Pozdrawiamy, komentujemy. Kochani, to co robimy, robimy to dla was. Ja wolna. Dokładnie, kochani, trzymamy kciuki za Nikosia. Pięknie, pięknie, pniemy się w górę. Kochani, wkręcamy, nakręcamy. Nasza wiara z nami, zawsze obecni. Halo Facebook, hałas! Mamy 400 w końcu. Kochani, dla najlepszych. Silence.
bardziej ode mnie nie może być inaczej. W mocniejszej wersji. Licznik w górę, kochani. Pamiętajcie, w was jest siła, w was jest moc. Ej, dla Nikosia, kochani, lecimy. Wyżej, wyżej, Facebook, nam ciągle jest mało. Pamiętajcie o tym. Im was więcej będzie tutaj z nami, tym więcej osób pomoże Nikosiowi. Absolutnie wszystkie łapki w górę. A jednak potraficie, kochani. A wyżej, wyżej, Facebook. Ej, góra! Tych obecnych najlepszych, kochani. Udostępniamy. Pamiętajcie, że im was więcej będzie, tym więcej osób jest w stanie pomóc Nikosiowi. Dokładnie, Marcelek leci dla was. Słuchajcie, no to ja już jestem. Jestem, jesteś Marce, gdzieś ty tam się zapodział normalnie. No niesamowicie, ale dobrze, jesteśmy. Jest MK, która w tym momencie podgrzewa cały czas klimacik. Gramy dzisiaj dla Nikosia, także każda złotóweczka przybliża do celu. Link oczywiście w poście, który możecie sobie zobaczyć podczas tego live. I oczywiście wspomagamy mojego Nikosia. Za chwilę, słuchajcie, na tej, no tutaj w tym miejscu pewnie usiądzie Hazel i porozmawiamy sobie z nim chwilę.
o tym i owym. Być może znowu mu zadam to pytanie, co słychać u Hazela. Zobaczycie, wszystko przed nami. Pewnie też Przemek K-Pro usiądzie razem ze mną tutaj. Porozmawiamy sobie o muzyce i nie tylko o muzyce, o tym wszystkim, co dzieje się oczywiście w DJs for DJs Records, o naszych planach. Czy Hazel będzie na nowej składance Summer? Dowiecie się też o tym już za kilka chwil. Bardzo gorąco zapraszamy Was do tego, abyście udostępniali. Słuchajcie, ta liczba już cały czas rośnie, było już ponad 500. Mam nadzieję, że 1000 dzisiaj pęknie, tak? Udostępnienia, znaczy widzów, albo jeszcze więcej. Także udostępniamy, podbijamy, no i oczywiście wspieramy małego Nikosia. A już za chwilę, już za kilka chwil. Dajmy jeszcze chwilę pograć MK i widzimy się ponownie, tym razem razem z Hazelem i K-Pro. Robimy rewolucję! Kochani, robimy totalne zamieszanie. Ci moi tutaj czekają, żeby zagrać coś dla świrusów. No dobra. Cały Facebook góra. No i kochani, no właśnie NK dzisiaj pięknie podkręca klimacik przed Hazelem, a już widzicie, jest tutaj obok nas. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich tych, którzy są
tutaj z nami jest poniżej 150 osób. I wszystkich tych, którzy nas oglądają, Dobre Imprezy TV wspieramy oczywiście. Dobre imprezy i pomoc dla Nikosia. No właśnie, czy jak już tak rozpocząłeś, jeżeli chodzi o Nikosia, mógłbyś przybliżyć nam dokładnie? Tak. Nikoś to jest mój chrześniaczek, który urodził się z wadą, jest, ma achondroplazję. Już oczywiście kilka pytań padło od momentu, kiedy zacząłem zbierać i wspomagać, właśnie zbierać pieniążki dzięki wam, ludziom dobrej woli, na operację dla niego. Po prostu rodzice Nikosia chcą wydłużyć mu kończyny i ręce, i nogi. Przez to oczywiście kwotę trzeba uzbierać 360 tysięcy. Zapraszam tych wszystkich, którzy myślą, że może być to jakiś fajt czy coś takiego, na profil facebookowy Nikoś Mortel, Nikoś Mortel. Tam możecie sobie zobaczyć właśnie Nikosia, zobaczyć jak on wygląda, jakim jest wspaniałym dzieckiem, pogodnym. No i przez to, że tato chrzestny gra i też na mojej transmisji live któregoś dnia też był obecny, to poczuł też bakcyla, tak więc sam już Nikoś sobie pomału zaczyna miksować. Możecie to wszystko zobaczyć na profilu facebookowym Nikoś Mortel. Zapraszam. Zapraszamy bardzo gorąco, także słuchajcie, cały czas, za chwilę DJ Hazel za konsoletą będzie grał swojego seta. Ja mam nadzieję, że podczas seta właśnie DJ Hazel będzie naprawdę rekord, będą bite rekordy. No i oczywiście każda złotówka przybliża do celu. Tak jak powiedział Hazel, to jest ponad 300 tysięcy, tak? Tak, tak. Spora jest kwota, ale tutaj dodam, że tak naprawdę przez tą całą sytuację z pandemią nie miałem jak albo czasu nawet pomyśleć, jak tu wesprzeć młodego. No i w pewnym momencie, jak już zacząłem robić swoje streamy, to było w połowie marca, druga połowa marca, Nikoś na swoim koncie miał 3000 zł. Teraz możecie sobie zobaczyć, wejść w aukcję, ma ponad 116 tysięcy, tak więc 3 miesiące dzięki wam, właśnie ludziom dobrej woli, którzy biorą udział w licytacjach, które robimy razem z Chrisem Dajdo, razem i dzięki wam, ludziom, którzy przelewają każdą złotóweczkę, nie prosimy was o jakieś wielkie kwoty, o jakąkolwiek kwotę, żeby zaznaczyć swoją obecność. My jesteśmy w takich czasach, że nie zarabiamy, jedyne co możemy robić, to tylko wspierać młodego, dlatego zachęcam was, żebyście też pomogli młodego. No właśnie, tak powiedziałeś właśnie, że są takie czasy, jakie są. Jak sobie właśnie radzić w tych czasach? Robisz live'y, widać, że ta energia w tobie jest, że pragniesz tych ludzi. Gdyby nie te live'y, to byśmy nie byli tutaj, tylko byście mnie tutaj odwiedzali w zakładzie psychiatrycznym. Nie, poważnie wam powiem, że miałem na początku, szczerze powiedziawszy, na początku, w pierwszej całej sytuacji, jak się cała ta pandemia rozpoczęła, to ja byłem szczęśliwy, że to w ogóle tak jest. Ale dlaczego? Dlatego, że ja nigdy nie miałem czasu, żeby spędzić z synem swoim dużo czasu. Poza tym, jak były jakiekolwiek wakacje, mało było czasu wolnego, to oczywiście miałem przed wyjazdem za granicę, tak gdzieś na wakacje, miałem oczywiście mnóstwo spraw. Jak wróciłem, to miałem znowu mnóstwo spraw, plus do tego weekend wyjazdowy. Tak więc po pierwszym weekendzie, jak wróciłem, to już się czułem, jakbym już zapomniałem o wakacjach, już powinienem znowu lecieć na te wakacje. A tak się czas zatrzymał. I tak dlatego z tego powodu byłem szczęśliwy. No ale ja byłem szczęśliwy przez tydzień czasu. A później nawet przed momentem, kiedy rozpocząłem te live streamy, to już miałem taki moment, że miałem taki dół w sobie. Wiedziałem, że nic nie mogę na to wpłynąć, ale cokolwiek zrobić, połączyć się z tymi ludźmi za pomocą tych streamów. I to naprawdę dla nas, ludzi, którzy więcej niż połowa życia jeżdżą i grają, to jest leczenie głowy. Taki live stream to jest leczenie głowy, spotkać się z tymi ludźmi online. Jest to trochę inaczej, ale uwierzcie mi, że ja się do tego już przyzwyczaiłem. Czyli mówiąc krótko, jak skończy się ta pandemia, będą już kluby, eventy, to ty będziesz tam co jakiś okres? Będę. Też na pewno nie będzie to tak często, nie będę robił streamów, ale na pewno kilka razy w miesiącu musi być ten stream. Nawet dla tych ludzi, którzy nie mają możliwości pójścia do klubu, bo mają swoje zajęcia, bo mają rodziny, ale właśnie z nimi się połączy. Bo ja mnóstwo osób tak naprawdę chodzi na tej streama, gdzie nie przyjdą do klubu ze względu na rodziny, na pracę, nie mają czasu, żona zabroni, dziecko płacze i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, bo ty robisz te live'y, nie wiem, z Ekwadoru robisz, czy z jakiego? Nie, ja robię od siebie ze studia. Ze studia robisz. Na początku robiłem z klubu Explosion, te live'y, tam były 2 albo 3 live'y. No i w końcu, ja miałem już od dawna u siebie w domu, miałem wygospodarowane miejsce na studio, ale
nigdy nie było na to czasu. I właśnie dzięki, bo ja wiem o tym, że na pewne rzeczy nikt nie ma wpływu, ale wykorzystywać, dostosowywać się do tego, co jest, co można. Jasne. Dlatego się cieszę, są plusy tego wszystkiego, że w końcu skończyłem studia. Fajnie, no i to jest dobre, że w końcu coś jest pozytywnego w COVID-zie zobaczyłeś. Tak, tak, tak. Trzeba znaleźć te pozytywne strony. Słuchaj, na przykład moje samochody są bardzo zadowolone z tego tytułu, bo stoją i mnie proszą, żebym się nimi przejechał nawet. No proszę bardzo, i są jednak pozytywne strony. Okej, a powiedz mi, jak myślisz, czy w tym roku jeszcze kluby ruszą? Masz takie... Ja myślę, że tak. Wrzesień? Październik? Myślę, że tak. Nie będę tutaj mówił, bo tutaj to jest jak ruletka, bym powiedział. Wszystko zależne jest od końca czerwca, co się wydarzy. Chyba wiem, o czym mówisz. Od wyborów. Tak. Od wyborów. Ale ja jestem gdzieś tam jakoś pozytywnie nastawiony do tego. Słuchaj, my jesteśmy ogólnie narodem, który zawsze sobie jakoś tam poradzimy, sobie wymyślimy, jak nie tak, to tak. Jasne. I tak już pomału się zaczyna dziać. Jak nie można w klubach, to można w ogródkach piwnych. W ogródkach piwnych można w restauracjach, czy w pizzeriach, czy... Domy weselne ruszyły, nie? Damy sobie radę. A właśnie, zrobiłeś taki bardzo ciekawy live. Skąd taki pomysł właśnie? To było naprawdę wesele? Wesele, pierwsze. Tak. To było wesele. 6 czerwca. To było naprawdę wesele moich przyjaciół. Połączyliśmy się... Tak naprawdę zrobiliśmy ten live ze względu na to, że mnóstwo znajomych jednak jest za granicą, no i nie mogli przyjechać, a chcieli być koniecznie na tym weselu. Tak więc może trzeba było zrobić to po prostu prywatnym streamem, ale stwierdziłem, że ja co? Słuchajcie, no przecież internet jak komuś coś nie pasuje, to sobie wyjdzie ze strony, jest tyle stron, jest tyle fanpage, jest tyle transmisji live, nikogo na siłę nie skupimy. Ale jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak się wszyscy bawimy, to proszę bardzo. Czyli to nie była żadna ściema, to było prawdziwe wesele, bo też takie różne. Bo każdy podejrzewał, że to jest takie coś takie szemrane, wiesz, że nielegalne, wiesz. To już było, to było dokładnie 6 czerwca, gdzie już mogły odbywać się wesela do 150 osób, więc wszystko było na legalu. Wszystko na legalu. Rise Up. Czy ten utwór, to jest twoja ostatnia propozycja, tak? Tak, wydana tak. Wydana. Chyba nie miałeś okazji przetestować w klubie. No niestety nie. Nie miałeś okazji. Bardzo żałuję, bo naprawdę, moim zdaniem numer ma naprawdę wielki potencjał. Nie mi to oczywiście oceniać. Aha. Też, chociaż tyle lat się gra, więc mniej więcej już mogę sobie tak jakby ułożyć, wiedzieć, co dane nagranie może zrobić w klubach, ale no nie miałem okazji, ale widzę nawet feedbacki od ludzi, że naprawdę no chciałbym zobaczyć, jak się ludzie cieszą przy tym numerze. Wiesz, po to się to robi, żeby widzieć to szczęście, tą radość, jak ci ludzie biorą ręce do góry. No mam nadzieję, że się to jeszcze uda, a jak nie, to i tak będę do tego momentu nie skończę z promowaniem tego nagrania do momentu, kiedy nie ruszymy normalnie w klubach. Generalnie kolejne produkcje ja już mam, są ukończone, ale nie będę ich, nie będę póki na kluby nie ruszą. Póki nie ma chyba sensu. Tak, tak, jest. Tak więc trzymamy te perełki jeszcze. Słuchajcie, na tej płycie też jest oczywiście Hazel, ale szykujemy kolejną składankę. Przemek, może teraz ty trochę. DJs for DJs Records Presents DJ Battle. Wow, jaki bas. Znaczy tak, no tutaj jeszcze jeżeli chodzi o Rise Up, no to nie wiem, czy wiesz o tym, Michałku, że jest na pierwszym miejscu na DJs for DJs. No, widziałem ostatnio, że tak się wahał, trochę spadał, ale jednak dzięki wam, ludziom, którzy głosują, znowu jesteśmy powiem na czołówce. Powiem ci tak, z Andrzejem rozmawiałem jeszcze przed listą, że mówi między Inoxem a Hazel, tak się wahało, Bach. Rozumiesz, na pierwszym miejscu wskoczyło. Moment. Świetnie. Moment. Ja nie mam takiego wglądu jak Andrzej, bo Andrzej ma bezpośredni wgląd tam, jak osoby, które głosują. Mówi Przemek, ile ludzi poszło na to, to wiesz, nie? Ale to się stało po wywiadzie. To się stało po wywiadzie z Michałem, jak właśnie... Bardzo to cieszy właśnie. O to chodzi. To znaczy, że numer ma potencjał. Tak więc musi być mocno grane w klubach. Racja i kontracja. Słuchaj, tutaj też to, co powiedział Andrzej, że tutaj wiesz, słuchaj, no my na to nie mamy wpływu, ale wiesz, no jeżeli ludzie widzą, co się dzieje, no to jest moment, ludzie, moment. Tutaj mamy jeszcze paczuszkę. Jak ludzie widzą, że Hazel spada z notowań, to biorą telefony w rękę i zaczynają słuchać. Szkoda tylko, tak? Powiem wam szczerze, że szkoda tylko, bo się szykowałem po prostu na fajny teledysk na Rise Up, no a już po prostu już wszystko było wytwórnie, już było zaplanowane, kiedy jest oficjalna premiera, no już niestety nie doszedł teledysk do skutku.
Dobrze, Przemek, może powiesz, bo mam taką paczuszkę, którą mam dla Hazela. Co tu się z tym będzie działo? Tu jest paczuszka, już uzgodniłem sobie. Czy to jest dla mnie? To jest, nie, masz, to jest Przemek, dla ciebie. Tu jest 10 płyt, które dajemy jako cegiełki na Nikosia. Na Nikosia. To i my teraz... zrobimy, to, żeby było dobrze, to my zrobimy może, nie wiem, albo aukcję, albo po prostu rozdamy. Jak, nie, jaka to będzie, żeby... wiesz, na twoich streamach, na twoich live'ach będziesz mógł sobie tam, nie wiem, robić jakieś losowanie na to, czy głosowanie. Jasne. Specjalnie dla Nikosia. Dla tych najbardziej aktywnych na moich streamach słuchaczy będą do rozlosowania płytki DJ Battle. DJs for DJs Records. I to jest jeszcze mało. Za chwileczkę, za 2 tygodnie będzie Hot Summer Hot Pits, też płytka. I też, słuchaj, jest twój numer na jako pierwszy, na długiej płycie, jako mocniejsza, bo jest jedna płyta jest lightowa, druga jest mocniejsza. Też te płyty dostaniesz, żeby zrobić w Somuś Nikosia. Świetnie, widzicie ludzie. Gramy, bawimy się, wspieramy, to jest najpiękniejsze, muzyka co może. Wspiera, muzyka co wspiera. Może być piękniejszego? Słuchajcie, już jeszcze chwileczkę, za chwilę, a Anka jeszcze chwilę pogra. Znudzona, zobacz, znudzona. Czekaj, ręce. Świat się zatrzymał. Świat się zatrzymał. Słuchajcie, to teraz tak, za chwilę, jeszcze kilka, 2-3 numery od Anki i za chwilę Hazel za konsoletą. No a teraz, Michał, bardzo proszę, zaproś na tego swojego seta. Co tam w ogóle dzisiaj zagrasz dla nas, może? No to uwaga, co ja dzisiaj zagram, a jeszcze nie wiem. A jeszcze nie wie. A jeszcze... Za te 15 bani. Dla Nikosia. Jeszcze nie wiem, co zagram. Za chwilę będę układał sobie coś tam w głowie, bo tak zawsze najlepsze są spontane. No i co? Słuchajcie, ludzie, udostępniajcie. Przede wszystkim udostępniajcie na swoich profilach. Po drugie, wspomagamy Nikosia. Na dole macie przypięty link. Wejdźcie na aukcję. Przelejcie jakikolwiek grosik, zaznaczcie swoją obecność. No i ja zapraszam już niebawem na swojego seta. Dobre imprezy TV. Dzisiaj się bawimy. Bawimy się razem z wami, z całym światem. I chciałem jeszcze pozdrowić tutaj moją ciocię, która nas ogląda w USA. Pozdrowienia, kochani. Już za chwilę DJ Hazel, a teraz zostawiamy was jeszcze przez chwilę z NK. No i kochani, przed chwilą Hazel wam wytłumaczył wszystko. Opowiedział o Nikosiu, kochani. Więc naprawdę warto pomagać. Jeszcze 2 numerki ode mnie. I oczywiście nasza gwiazda wieczoru, DJ Hazel. Specjalnie dla was. Więc kochani, wracamy, podbijamy licznik w górę. Cały czat głośno. Wiem, że znacie. Że pamiętacie. Kochani, ale udostępniamy, wracamy. Podbijamy licznik w górę. Wysyłamy serducha. Już za momencik Hazel dla was zagra.
Tak jest, kochani, idziemy po więcej. Pamiętajcie, że nam zawsze jest mało. O, lecimy wysoko, wkręcamy, nakręcamy. I jeszcze momencik, kochani, DJ Hazel tutaj dla was zagra. Więc podbijamy, podbijamy wyżej. I lecimy dla ekipy z Metro od Malca już teraz. Bawią się tu razem z nami. Podbijamy, podbijamy Facebook. A wysoko? Kochani, kochani, udostępniamy, udostępniamy, wysyłamy serducha, komentujemy, pozdrawiamy i tym samym pomagamy, kochani. A dzisiaj lecimy dla Nikosia. Na dole czatu macie link do Się Pomaga. Ja już płaciłam parę groszy, mam nadzieję, że wy również. A witamy naszych stałych bywalców. Nie pamiętajcie, że nam zawsze jest mało. Wy, kochani, udostępniajcie, ponieważ nic was to nie kosztuje. A możecie tym samym pomóc. I nasze busi się cieszą wtedy. Dokładnie, albo grubo, albo wcale. A już teraz mój ulubiony i ostatni ode mnie. Every time I look at you, I see it in your eyes. You're pretty, yeah, but no, not like diamonds in the sky. Glass? Into your soul, don't like what I... Okej, bez siebie. But you can make me hold these puppies. Dla tych najlepszych tutaj, czatujących klubowiczów. These puppies still broken me. Ja się z wami żegnam, kochani. A już przed wami DJ Hazel. Wyczekiwany, a więc podbijamy licznik w górę. A wiem, że potraficie. To w was jest siła, w was jest moc. Can you see how far we've come? We moved but never left. Guess it's over, yeah, we're done. You said we had it all, but all we had was you. There was never room for us. Piece by piece, you've broken me. Piece by piece, you've broken me. No, this
No i słuchajcie, już jestem. Jest też Marcel, fajnie. I jest tutaj kolega, zobaczcie. Malec, zobaczcie, jaką ma koszulkę. Czyli guru, dobrze, słuchaj, daję ci mikrofon. To twój guru, tak? Tak, Heizel to jest mój guru. Od jak dawna? Od dawna, dawna, odkąd się urodziłem. Odkąd się urodziłeś. Czyli takie dobre, stare imprezy pamiętasz? Dawne, stare, retro time, Wisienka, jak to widać, 15 baniek. Musi być. Musi być. Musi być. Fajnie. A no właśnie, jak sobie radzisz z tym wszystkim, co się teraz dzieje? Nie ma imprez i co? Powiem ci tak szczerze, jakoś trzeba sobie radzić tak, wiadomo, life'y. Life'y robią wszystko, przede tak? Przede wszystkim oglądać innych, obserwować swoich przeciwników, jakże i swoich przyjacieli, tak? Dokładnie. Słuchaj, fajnie. NK jeszcze chwileczkę sobie zagra. Za chwilę Heizel. No i co będzie? Będzie? No jak co będzie? 15 baniek! Okej, dobra. W klubie metrów w Bełchatowie, pamiętajcie moi drodzy. To jest coś wyjątkowego w piątkowy wieczór. Pamiętamy też, że wspieramy cały czas Nikosia. To Nikosia, tak, właśnie. Wspieramy Nikosia. Pamiętajcie, wpłacamy donaty. I tutaj jeszcze kolega, jak kolega ma krzywkę? Krystian też wpłacał, ale Krystian nie chce wystąpić przed kamerą. Krystian się boi. Krystian się boi, ale dziękujemy bardzo serdecznie za każdą cegiełkę, pozdrowienia dla ciebie. I cóż, to dla ciebie teraz ten moment, ta chwila, pozdrawiam, bo za chwilę Heizel. Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich z klubu Metro, w całe Bełchatów, a także zapraszam na Heizela. To oczywiście... To oczywiście Malec. Malec. Siema. Malec, gorące pozdrowienia. A my już wracamy do NK. I za chwilę Heizel. Dla grabarzy. No musiałam, nie można się tego oprzeć. Najlepsze znana astronomia. Wróciła do nas po kilku latach. Czekacie, czekacie cierpliwie. Stop. Jeszcze chwila. Stop. Już się przygotowuję. Więc podbijamy, podbijamy. Kochani, dęba nie zwalniamy. Jeszcze chwilka, DJ Heizel tutaj dla was. Udostępniamy, kochani, dla Nikosia. Góra, Facebook, góra! I pięknie, pięknie, kochani, lecimy, bo więcej. Pamiętajcie, że nam zawsze jest mało. My jeszcze momencie gwiazda wieczoru. A wyginam śmiało działo. Mam nadzieję, że już tam wyginacie. Po drugiej stronie kamerki. Wyżej, wyżej, Facebook. Udostępniamy! We'll be right back.
to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it, move it, move it, move it, move it. Lecimy, lecimy, kochani, z najlepszymi. Antek za nami. Heidi, Heyfro. I oczywiście Hazel. Dosłownie, kochani, za minutkę z wami. Żyjemy, żyjemy Facebook. Zobaczmy waszą aktywność. Serducha w górę, absolutnie wszyscy. Pokażcie, że jesteście gotowi. Wygodnie przyjąć tutaj Hazela. Nakręcamy, nakręcamy Facebook. Ej, góra! Pięknie, pięknie, kochani, ale udostępniamy dalej. Niech idzie w świat. Pamiętajcie, pomagamy tym samym. Pamiętajcie, że im was więcej, tym lepiej. Pomagamy Nikosiowi. A proszę. Tych najlepszych, którzy są tu razem z nami. A music is my ecstasy. Hałas Facebook, hałas! Yeah.
Tak jest, kochani, lecimy wysoko, wkręcamy, nakręcamy cały czas. I już nie tylko Hazel tutaj przed wami. Jedziemy, jedziemy. Halo, halo, Facebook! Jesteśmy. Słuchajcie, jeszcze chwileczkę, jeszcze chwilę NK, a już za moment oczywiście Hazel pojawi się za konsoletą, a my oczywiście powiedzmy o tu dosyta, bo dosyta, zapiekaneczki fajne właśnie, i impreza tak. Live za tydzień. Będzie kolejna impreza za tydzień, będzie dokładnie 28, w dniu wyborów będzie ta impreza. Będą mistrzostwa w jedzeniu najostrzejszej zapiekanki w Polsce. Kto wytrwa do końca, do finału? Bierzesz udział? Nie. Ja odpada, też. Odpada. Nawet nie piszę. Nie, tutaj... Ja już wiem, że dwóch chętnych będzie na pewno. I to jeszcze z naszej ekipy, żeby było ciekawe. Ale nie zdradzamy, no, bo to wszystko zobaczymy. 28. Słuchajcie, tu dosyta zapiekanki, zapiekarnia, tak? Zapiekarnia. Tak, Plac Narutowicza. Zapraszamy bardzo gorąco w Bełchatowie. Najlepsze, pyszne. Ja już jadłem, ty też pewnie jadłeś. Pewnie tak, nie raz, nie dwa, nie trzy. Nie trzy i nie cztery. Także gorąco zapraszamy was 28. Plac Narutowicza. Tam rozstawimy naszą konsoletę. Od godziny 16 startuje live, ale cała akcja będzie trochę wcześniej już się działa. Tak. Będzie wcześniej wszystko ustawione, także tutaj na pewno będą jakieś tam eliminacje, żeby to wszystko dociągnąć, dopracować do finału. I jeszcze powiedzmy jedną rzecz, że możecie się już zgłaszać, tak, na profilu Tu Dosyta na Facebooku, a także Szybki Bill też na tym profilu możecie się zgłaszać do tego wyzwania, do tego challenge. Także bardzo gorąco was zapraszamy. No i oczywiście co? No w niedzielę, w dniu wyborów idziemy najpierw na wybory, a później oczywiście przychodzicie do nas. Tak, oczywiście rozpoczęcie wakacji, fajny wakacyjny taki live, wakacyjny DJ's Meeting. Będzie naprawdę fajnie, będzie ekipa taka jeszcze, której nie było na naszym live'ie. Zagrają i starsi, i młodsi DJ-e, bardzo, bardzo znani. No, bardzo znani właśnie i będzie naprawdę bardzo fajnie, różnie klimatycznie też, muzycznie. Dokładnie tak, i będzie house'owo, i będzie dance'owo, i będzie też tam troszeczkę siela lajkowe, to każdy mówi. Tak jest, tak, żeby każdy znalazł coś dla siebie dobrego. Zapraszamy gorąco. Gorąco zapraszamy. Słuchajcie, NK, to co jeszcze? Dwa. Dobrze, to jeszcze NK przez chwilę. A żaden problem. Dla takiej publiczności. Tricky Disco. Dla Dominika. Lecimy świętokrzyskie. A widzę, że Mateusz jest z nami. Tym razem już miałam powiedziane, że jeszcze dwa ode mnie i wasza gwiazda w końcu tutaj się pojawi. Czekacie, czekacie. Klimatycznie, Facebook, klimatycznie. ATB, NIPPM. Pozdrawiamy Łódź. Nakręcamy Facebook. A
A wysokie loty? Również was pozdrawiam. Gorąco i serdecznie. Naprawdę dziękujemy za obecność. Przybywajcie, przybywajcie, kochani. Nasza gwiazdeczka wieczoru już się szykuje. Jest i chudy. Dla tych latających, dla tych obecnych dzisiaj, ale może tużur? Dokładnie, jest energia, jest moc, kochani. Z wami nie może być inaczej. Nakręcamy, nakręcamy Facebook. Podbijamy licznik w górę. Dla Nikosia. Myślę, że już jest gotowy w końcu, by dla was tutaj wystąpić. Ale pokażcie, że to wy jesteście również gotowi. Nakręcamy, nakręcamy, podwyższamy licznik, kochani. Pamiętajcie, że pomagamy dzisiaj, że gramy dla Nikosia.